minus 3 cm w talii w 30 dni bez treningu. A co najważniejsze, byliśmy na masie. Nam się udało. Sprawdźcie jak. Harry Potter, waleczny jak swoi rodzice. Ale oddaj mi hajs za dostawę. Nigdy, nigdy Snape, nigdy nie oddam ci hajsu za dostawę. Brzmi to może tanio, ale jest to prawda. Robiliśmy razem z Agatą teraz taki eksperyment. Przez 30 dni robiliśmy codziennie ćwiczenie zwane vacuum. Niepotrzebna jest ani siłownia, ani dieta i tak naprawdę można zwężyć talię, no tak jak u nas udało się o 3 cm. I pierwszego dnia września zmierzyliśmy nasze talie. Mierzymy na wypuszczonym powietrzu i luźnych mięśniach brzucha. O. Odsłonisz, byku? To ile to jest? Nie wiem. Czekaj. 60. 66. Ok, mierzymy w najwęższym miejscu talii, na wypuszczonym powietrzu i na luźnych mięśniach brzucha, nie spiętych. To masz 8,1,5. 80,5. 80,5. Chciałam, wiesz, może trochę jednak jest większe. I od tamtego dnia wakium robiliśmy codziennie, przynajmniej taki był plan, ale o tym za chwilę. Wakium polega na tym, że zaciąga się na maksa powietrze, następnie się je totalnie wypuszcza i później zasysa się tak jakby pępek do kręgosłupa. Czyli tak jakbyśmy chcieli wessać do środka cały nasz żołądek, cały ten gorset mięśniowy. I to powoduje uruchomienie się naszego mięśnia poprzecznego brzucha. To jest taki mięsień, który jest taką jakby firanką dookoła. No tutaj jest wszędzie pod żebrami. To dosłownie cały tutaj gorset, on jest otoczony tym mięśniem poprzecznym brzucha. I trenując go właśnie w ten sposób, bo tylko w ten sposób go można tak naprawdę trenować, wzmacniamy jego tonus na co dzień, czyli zwiększamy jego napięcie, kiedy my go sami nie napinamy. Czyli po prostu jak sobie jesteśmy luźno, no to on automatycznie i tak będzie już spięty i będzie mocniej trzymał wszystkie organy i wszystko, co tam się w środku znajduje. No i robiliśmy troszkę inaczej, także pozwolę tutaj Agacie zacząć, żeby powiedziała, jak to wykonywała, jak często. No więc założenie było takie, że robimy to codziennie. U mnie, jak na mnie przystało, oczywiście nie było to codziennie, mam duże problemy z regularnością i często po prostu o tym zapominałam. No ale myślę, że tak uśredniając robiłam to co drugi dzień, bo czasem było tak, że rzeczywiście robiłam codziennie, nawet były momenty, kiedy robiłam na przykład właśnie 2-3 razy dziennie. Czasem mi się zdarzyło na przykład, że po treningu robiłam sobie takie jakby dodatkowe ćwiczenie, czyli powiedzmy robiłam 3 serie tego wakium, czy nawet 4. No ale właśnie były dni, w które nie robiłam w ogóle. Także no można powiedzieć, że co drugi dzień robiłam właśnie to wakium, tak po 2-3 razy, z tym, że przyznaję się, że mam trochę problem, w sensie dla mnie to była w ogóle nowość, jakby pierwszy raz w życiu podczas tego wyzwania robiłam wakium, dopiero się tego uczyłam. No i czasem ciężko było mi zsynchronizować na przykład to, że jakby czułam, że mogę jeszcze bardziej się zassać, ale brakowało mi na przykład już oddechu i po prostu zaczynam się, wiecie, taki dyskomfort, że zaczynało mi brakować powietrza. No także różnie to bywało, bo czasem to było tak, że się zassałam i powiedzmy 5 sekund tylko wytrzymałam w tej pozycji. Także potem sobie musiałam jakoś tak radzić w inny sposób, żeby jednak to powietrze było, ale żeby ten brzuch maksymalnie zassać. A ja jak zaczynałem ten challenge, to robiłem to raz dziennie i właśnie po prostu na tym wypuszczonym powietrzu, póki starczyło mi oddechu, to takie 3 seryjki i to pewnie trwało około 15 sekund. No ale później ogarnąłem, że można ten napięty poprzeczny utrzymać, mimo że zaczynamy oddychać. Także zwiększałem sobie stopniowo tą długość trwania tego wakiuma i doszedłem do około minuty, bo serio już ten mięsień mi odpuszcza. Jak tak minutę podtrzymałem, to już dłużej nie wytrzymywałem specjalnie, więc na siłę nie ciągnąłem dalej. I robiłem tak, nie codziennie, ale starałem się 3 razy czyli przed każdym posiłkiem, który jadłem, wykonać ten wakium. Najczęściej wychodziło około 2 razy dziennie, ale nie odpuściłem żadnego dnia. Minimum raz dziennie robiłem ten wakium przez cały wrzesień. Jeszcze jest kwestia pozycji, w jakiej robimy ten wakium. Ja odkryłem, że najlepiej mi się robi w takim oparciu, mniej więcej na wysokości bioder, wychyleniu, ale też była to kiedyś pozycja w kulturystyce, Arnold to mocno promował. Był znany z tego, że miał wąską talię, także też zdarzało mi się to robić po prostu tak na stojaka, tak jakbym powiedzmy stał na scenie. I wydaje mi się, że pomimo tego, że najmocniej mogłem zassać oparty, to jednak największy transfer do takiego na co dzień zwężenia talii, no jednak jest w takiej pozycji stojącej. I myjąc zęby nauczyłem się już tak, taki nawyk nabrałem, że jak myję zęby, to od razu też właśnie sobie zaczynałem ten wakium robić. No i tak jak mówię, przed każdym posiłkiem to już wtedy robiłem właśnie opierając się. A jak ty robiłaś? Też opierając się. Właśnie u mnie stojąc to dużo szybciej właśnie na przykład traciłam oddech, ale ja myślę, że u mnie to też jest związane bardziej z psychą, bo ja nie mogę oddychać przez nos. I dlatego jak miałam, wiecie, jeszcze tu się zasysałam, to czułam tak, że totalnie nie mam dostępu do tlenu. Wydaje mi się, że mogło mnie psychicznie to po prostu blokować. Ale też jeśli już tak najlepiej czułam, no to właśnie opierając się. No i po 30 dniach zrobiliśmy weryfikację tego, co nam się udało osiągnąć. Także teraz sobie to zobaczcie. 1 października. Także bezwzględny pomiar. Agata nie była przygotowana, a i tak ją zmierzymy. Ale zacznijmy ode mnie. Osiem. Ile? 64,2. Nice. No to zeszło. No i co, jesteś zadowolona z wyniku? No, zważywszy na to, że przede wszystkim nie robiłam tego regularnie, a po drugie, no to w sumie chyba najważniejsze, jestem na masie, więc tak naprawdę też znacząco dodałam kalorii. Wprawdzie nie ważyłam się teraz, ale no widzę po sobie, w sensie widzę, że trochę mnie nabiło, szczególnie po nogach, więc podejrzewam, że też mogłam się ogólnie jako całokształt rozrosnąć, więc to, że spadło mi w talii niewiele, ale zawsze coś. No i widzę ogólnie to, że o ile zawsze miałam tak, że u mnie brzuch pierwszy docina, ale też po pierwszy widzę jakby, że gdzieś tam się zalewam, że gdzieś przybyło mi wagi, tak tutaj naprawdę widzę po reszcie ciała, że się powiększam troszeczkę, a ta talia zostaje, no bardzo, bardzo mi się podoba, tak? I mam te skosy widoczne i widzę na przykład po spodniach, że totalnie nie muszę gdzieś tam zmieniać dziurki w pasku i że po prostu tak samo leżą, jak leżały. No ja też jestem zadowolony, praktycznie 2 cm u mnie, także to jest spoko wynik. Na pewno to jest spoko wynik. Z tego, co się orientowałem w literaturze, to od 3 do 4 cm jest możliwe właśnie zredukowanie obwodu talii. Także no, zbliżyłem się do tego, co się tam maksymalizowało. No i co? W 30 dni 2 cm. Jeśli byśmy wydłużyli ten eksperyment, myślę, że to by się jeszcze bardziej powiększyła ta różnica. No i tutaj kieruję teraz te słowa do wszystkich z fitnessu, zwłaszcza do zawodników. Jeśli macie start w najbliższym czasie, powiedzmy za 2 miesiące, to 1 minuta dziennie do 2 i naprawdę może to może naprawdę dużo zmienić. To brzmi tam może, nie wiem, że 2 cm czy 3, ale no na scenie to jest bardzo dużo. Jeśli tak można zmienić proporcje w tak łatwy sposób, to czemu nie? Poza tym poprzeczny brzucha jest też bardzo ważnym mięśniem ogólnie dla całej motoryki ciała, także tutaj nic nie tracicie, możecie tylko i wyłącznie zyskać kilka rzeczy naraz. Także tyle od nas, zachęcamy do spróbowania samemu, dajcie znać, czy próbowaliście kiedyś, czy robicie wakium. Robiłem też challenge z ręgiem brzucha przez 3 miesiące, odsyłam w karcie i robiłem też łapy przez 30 dni, także odsyłam was tam. A u Agaty na kanale dzisiaj nasz cheat day, czyli to jak próbowaliśmy tą talię poszerzyć. Przez cały miesiąc próbowaliśmy ją zwęzić i w jeden dzień postanowiliśmy, że ją sobie poszerzymy. Zobaczcie, jak nam poszło i jak dobrze jesteśmy w cheatowaniu. Nie zdradzam szczegółów. A ja chciałam od siebie bardzo podziękować za zaproszenie, że mogłam tu wystąpić. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że się nie wkurzacie. Nie wkurzają się na pewno, ale mam nadzieję, że pamiętają, że to jest transmisja pay-per-view. Łapa w górę, subskrypcja, komentarz mile widziany. Tyle od nas na dzisiaj. Pozdra.